Witam was i na wasze zdrowie. Kolejny temat dzisiaj. Mono jedzenia. Tak jest. Troszeczkę chcieliście, żebym wam przybliżył ten temat monodiety, ponieważ my od jakiegoś czasu też już troszeczkę praktykujemy. Oczywiście nie wiadomo, nie wychodzi to za każdym razem, ponieważ to nie jest takie proste, żeby to za każdym razem tak zrobić. Ale jednak jeżeli mamy już jakąś okazję, to po prostu z chęcią korzystamy z tej monodiety. Co to jest monodieta? Monodieta to jest to, że teraz w jednym posiłku spożywamy praktycznie tylko i wyłącznie jedną rzecz. Czyli na przykład, jeżeli ona ma dietę keto, na której jest i teraz krewetki? Spożywa krewetki, to je tylko i wyłącznie te krewetki. Nic tutaj więcej już wtedy do tego teraz nie dodaje, tylko same te krewetki zje. I tyle. Koniec na tym. Wiadomo, normalnie by się powiedział, a może jeszcze jakieś kasze, albo jeszcze coś tego, jakieś ziemniaczki, albo nie wiadomo co. Dla mnie nie. Inni by powiedzieli chlebek, albo nie wiadomo co. Nie, tutaj po prostu używa tylko i wyłącznie krewetki. Jeżeli teraz bez sosu, bez nic, jego tylko opgewarmd in de pan, zonder iets. Podgrzane, bez niczego i po prostu tak, a czasami to nawet i na zimno potrafi zjeść. Albo jak je na przykład rybę, to je też tylko i wyłącznie rybę. Już nic więcej do tej ryby nie bierze. Co było czasami też dziwne, jak byliśmy raz w jednej restauracji, gdzieś w lato weszliśmy i po prostu wzięła sobie rybę. Ja tam sobie tam wziąłem jakiś zestaw surówek śmiesznych do tego i to też było dziwne dla tych ludzi, że ona nie chciała teraz tego chleba do tego, nie? Bo oni przynieśli ten chleb, a nie, dziękuję za ten chleb. Tak, było takie zdziwienie w tych twarzach, ponieważ jak to tak, samą rybę, bez niczego, bez żadnego chleba. Było to naprawdę dziwne dla nich. Mi też tam do tych sałatek jakieś kromki chleba przynieśli. Mówię, dziękuję, tego nie wiem. Tego to jest bardzo wielkie zdziwienie zawsze w takich rzeczach, no ale musieliśmy kiedyś skorzystać, bo byliśmy w trasie i akurat nic za bardzo nie mieliśmy. Do tego weszliśmy, pozwoliliśmy sobie, a co? Można, a czasu do czasu. Ale kiedy ja jem ryb, to jest tylko jeden rodzaj. Ja nie robię pomieszanych. I krewetki, i makrela, i na przykład salam. I łosoś. Nie, to jest albo makrela, albo łosoś, albo krewetki. Nie pomieszane. Tak. U mnie. Ja jestem bardzo ekstremalna. Dokładnie. No ja mam to samo właśnie z tą monodietą. Jak już nie korzystam, to też nie mieszam tutaj nic, tylko na przykład miałem jeden taki dzień, że zjadłem cały słoik ogórków kiszonych. No i zjadłem słoik ogórków kiszonych i popiłem wodę z ogórków kiszonych. To dalej była jedna i ta sama rzecz, ponieważ to jest w jednym. I to był monoposiłek. Na przykład, no oczywiście nie każdy takie coś zrobi, bo dla osób, które nigdy nie spożywają kiszonek i zjedzą taki słoik tego, to może się skończyć. Jazda! Tak, że będą mieli naprawdę, będą ćwiczyć, przypuszczam, swoje sprinty do toalety, tylko będzie musieć ktoś stać i klikać tam, może pobijecie nawet jakiś nowy rekord Guinnessa. Personalny rekord, PR. No, swój własny, osobisty rekord pobity w biegu do toalety. No, tak to się może skończyć. Mnie to akurat już teraz nie rusza, ponieważ jestem przystosowany do kiszonek. Mam je praktycznie codziennie w diecie, także jest super. Teraz, jeżeli na przykład nie jestem na keto w danym momencie, no to mogę sobie zjeść jabłka na kolację. I wtedy jest ciekawe, ponieważ mogę zjeść 3, a nawet 4 jabłka i to duże jabłka. Bez problemu. Ale zjem te jabłka i koniec. I w pewnym momencie włącza ci się takie coś. Hamulce w dziób. No, my to nazywamy trochę takie, nie po polskim języku, my to nazywamy szpery. Ci włącza po prostu. Czyli jak gdyby takie, taka blokada. I w pewnym momencie jesz, ale to się może dziać tylko i wyłącznie w jedzeniu mono. To się nie stanie w takim jedzeniu, w którym mieszamy wszystko, czyli coś tam sosem jemy i jeszcze jakieś inne rzeczy do tego, to się nie stanie. Ale w jedzeniu mono to się stanie. I załóżmy, że teraz jem to jabłko, zjadłem już 3,5 jabłka i nagle włącza mi się szpery, czyli ta blokada w ustach. Co to jest? W pewnym momencie przestaje ci to nagle smakować. Jesz, o jakie pyszne to jabłuszko, jakie słodziutkie, jakie super, o pychota. I nagle w tym momencie pyk i przestaje smakować, nie? I zjadłeś 3,5 i teraz ci pół zostało.
typu już wtedy nie zje. Dlaczego? Ponieważ to jest właśnie zaleta diety mono. Organizm będzie jadł, ile potrzebuje. I w tym momencie, jak on jest pełny, to on włącza właśnie tą blokadę, że ci to nagle przestaje smakować. Może ktoś z was już gdzieś kiedyś zauważył, jeżeli gdzieś jedną rzecz coś jedliście, jedliście i nagle przestaje wam smakować. Myślicie, że nie jesteście jeszcze do końca pełni, ale już wam przestało smakować. Podczas tego jednego i samego posiłku. To jest właśnie ta blokada naturalna jedzenia. I ona przejawia się niestety, ale tylko i wyłącznie w posiłku mono. Ponieważ jeżeli zaczynamy mieszać, to ona się nie włączy. I tu możemy jeść, aż się po prostu, że tak powiem, przekarmimy delikatnie. Ale tutaj ja chcę dać wam jeden mały ostrzeżenie. Na przykład, kiedy wy lubicie pączki budyngowe, ja też jadłam. O, uwielbiam. Ale na takie jedzenia ja nie miałam ani szper, ani hamulc. No bo to nie jest produkt występujący z natury, że zawiera tylko jeden produkt. Czyli to nie tak, że teraz kupicie sobie pączki i będziecie je jeść tak, jak ona tu mówi. Bo tam się nic nie stanie i to nie jest mono jedzenie, ponieważ do pączek już jest mąka, tłuszcz, dżem, cukier, polewa i tak dalej. I tych składników już jest kilka. To nie jest jedzenie mono. Jedzenie mono to jest jedna rzecz. I ona nie ma mieć w składzie nic więcej. Jedna rzecz, czyli na przykład jabłko, pomarańcz, ryba, krewetka, stek, nie wiem co tam jeszcze. Udko z kurczaka, jak ktoś takie coś je, nie wiem, cokolwiek. Ale to ma być tylko i wyłącznie to i nic więcej nie pomieszane z tym. Czyli żadnych chlebów, żadnych innych składów. Czyli na przykład, jeżeli kupimy sobie teraz, załóżmy, nie wiem, co tu na szybko powiedzieć, roladę załóżmy. Rolada będzie faszerowana czymś w środku, załóżmy jakiś ogórek, cebula. Boczek też chyba? No, boczek może tam też być w środku. To już nie jest mono. Pomimo, że myślicie, że to jest jedna rzecz, ale już są w środku, jest cebula, ogórek, boczek, już nie jest mono, niestety. Także to jeżeli chodzi o dietę mono, to jest tak. Jak to stosować? Jak ktoś chce, no nikogo do niczego nie zmuszamy. My tego też non-stop nie stosujemy, ponieważ jest to czasami uciążliwe, żeby to non-stop stosować, bo od czasu do czasu chce się coś zjeść, też coś innego, wiadomo. I tam coś pomieszać, coś dodać do tego, też nie będziemy cały czas tego samego jedli, bo to też takie... Jedzenie ma też sprawiać troszeczkę przyjemności, a nie tylko i wyłącznie być taką do przeżycia. Chociaż właściwie to jesteśmy zaprogramowani po to, żeby to było tylko i wyłącznie do przeżycia, ale troszeczkę przyjemności może w tym wszystkim też i być. Ik eet om in leven te blijven. Jem, żeby przeżyć. Ik leef niet om te eten. I nie żyję po to, żeby jeść. Tak to można kolokwialnie powiedzieć. Ale troszeczkę przyjemności może być w tym wszystkim. I teraz posiłki, jak to składać? Można na przykład zrobić sobie tak, że będzie mono. Znaczy, no my mamy przeważnie tylko jeden, 18. Dlatego my tu nie mamy zbyt dużo różnicy. Ale wiem, że część osób jeszcze jest na innych dietach i tak dalej. I tu na przykład można sobie zrobić obiad mono, a kolacja już normalna. Można sobie zrobić też obiad mono coś innego, a na przykład kolacja mono też coś innego. Tu już nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby jeden posiłek to było mono, jeżeli ktoś to chce w ogóle stosować. A inny posiłek już może być inny mono, albo nie musi być mono. Także tak to wygląda. Decyzja należy tutaj oczywiście tak jak zawsze dla każdego. Osobna, każdy sam decyduje, my tylko przedstawiliśmy, jak my to robimy, a wy podejmujecie dalej decyzję, co i jak. I w świętach to miałmy mono, bo były same oliwki. Ale ten oliwki, czy czosnek, to nie było mono, bo było dwa produkty za jeden. To jest. Dobra, także tyle na dziś, trzymajcie się, hej. Do następnego razu.